Tylko wtedy jego dusza zazna spokoju. Przykro mi, że ksiądz nie żyje. Nie zbliżaj się do mnie. Nie cierpię, kiedy jesteś tak blisko. Nie rób tego. Czego? Nie tkniesz jej, dopóki jest moją żoną. Dobrze się poczuła, kiedy ją pocieszyłeś po incydencie z Alonsem. Kamila była smutna. Potrzebowała wsparcia. Dostała je od ciebie. Idziesz w dobrym kierunku. Jestem przekonany, że chcę z nią być. Na dobre i na złe. Mimo, że ma silny charakter, potrzebuje kogoś, kto będzie ją chronił. Jak każda kobieta. Ty również? Czy nie jestem kobietą? Dlaczego pytasz? Wydajesz się samowystarczalna. Robisz wrażenie, że nikogo nie potrzebujesz. To tylko pozory. Od pewnego czasu jesteś jakaś dziwna. Coś cię gryzie, ale milczysz. Dobry z ciebie pisarz i obserwator. Masz rację, ale nie chcę o tym z nikim rozmawiać. Nie przyjmij tego źle. Oczywiście, ale chętnie ci pomogę. Choćby tylko w charakterze słuchacza. Dobrze się pani czuje? Nie. Ale smutek to chyba normalne uczucie. Stryj Daniel powiedział, że zamiast się smucić z powodu utraty kogoś bliskiego, powinniśmy być wdzięczni za wspólnie spędzony z nim czas. Możliwe, że miał rację, ale to nie znaczy, że po takiej stracie nie poczujemy smutku. Straciłeś kogoś bliskiego? Tak. I w takich chwilach przeżywam to na nowo. Mam wrażenie, że już o tym rozmawialiśmy. Ze mną dzieje się tak samo. To budzi wspomnienia o tych, którzy odeszli przed nami. Amiga. Hola. Dziękuję, że przyszliście. Wiemy, jak wiele ojciec Baldomero dla ciebie znaczył. Jesteśmy z tobą. Wyjeżdżamy. Dokąd? Do miasteczka na czuwanie przy trumnie ojca Baldomera. Nie słyszałam, żeby ktoś czuwał przy księdzu. Był waszym przyjacielem? To nasz proboszcz. Wszyscy go znaliśmy. Chodźmy już. Szefie, Choclo i Pinto mają biegunkę. Od kiedy? Chyba od rana. Wczoraj dobrze się czuły. Zbadamy je, aby to nie była gruźlica. Jedź sam, zostanę z Marianem, bo bydło może być zagrożone. Jeśli chcesz, pojadę z tobą. Nie mam odpowiedniego ubrania, ale pojadę sam. Nie zostanę tam długo. Odmówmy różaniec. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Dobrze, że umarł. Wszyscy będziemy bezpieczni. Cuchniesz alkoholem. Wypiłem tequilę za duszę księdza. Przestań pić, bo zaczynasz się zachowywać nieostrożnie. Gdzie twoja matka? W kuchni. Przygotowuję kolację dla tych, którzy zostaną przy zmarłym. Dobrze się czuję? Tak. Pomogę jej. Twoja żona ma wielu wielbicieli. Milcz. To tylko pisarz, który pracuje nad książką o hodowli bydła. Wiem. Ale patrzę na nią tak, jakby miał inne zamiary. Lepiej, żeby Leoncio wyszedł. Za dużo wypił. Zaraz go stąd odeślę. Nie dawaj mu więcej pieniędzy, możemy ich potrzebować. Jeśli ich nie dostanie, może być niebezpieczny. Uspokój się, zostaw to mnie. Potem ci wszystko wytłumaczę. Dlaczego pijesz? Co ci powiedziałem? Jesteś pijany. Idziemy, Luzma. Jak to? Jazda do domu, jestem zmęczony. Mieliśmy tu czuwać całą noc. Co? Nie słyszę. Musimy czuwać przy księdzu. Dalej idziemy. A mama? Przyjdzie potem. Rusz się. Dzień dobry. Wiem, że loty odbywają się już normalnie. Może mnie pani wysłać do Toluki? Ten lot został odwołany. Dlaczego tym razem? Z powodu złej pogody w tym mieście. To niesłychane, naprawdę. Nie mogę mieć pecha i wczoraj, i dzisiaj. Ojcze Waldemaro, będzie nam ciebie brakowało. Odpoczywaj w pokoju. Wiem, że to nie jest właściwy moment, Camilo. Wszyscy szanowaliśmy ojca. Ale chcę poprosić, żebyś wpadła do mojej kancelarii. Muszę z tobą o czymś porozmawiać. Obiecuję przyjść, jak tylko znajdę czas. Niestety muszę na kilka dni wyjechać. Zobaczymy się po moim powrocie. Na razie. Powodzenia i dziękujemy. O czym Osvaldo chce z tobą rozmawiać? Nie wiem. Pewnie zamierza cię ostrzec przed Dionisiem. Próbował tego ze mną. Czy wie coś, o czym my nie wiemy? Myślę, że jest raczej zazdrosny. Będzie próbował cię nastawić przeciwko niemu. To inteligentny człowiek. Nie zrobiłby tego z zazdrości. Dionisio dowiódł, że jest dżentelmenem. Nie dawaj wiary słowom Osvalda. Chodźmy. Thank you.
Obiecuję, że pomszczę twoją śmierć, ojcze. Przysięgam ci to na pamięć mojej matki.